Powiem Wam, że jestem niezwykle ciekaw tego, czy to wszystko, co widzę teraz ja i to, co Wam pokazuję na tym filmiku, widzicie w taki sam bądź podobny sposób. I nie chodzi mi tutaj o stronę poglądową, kwestię ekologii, a raczej o tę stronę wizualną. To znaczy, zdaję sobie sprawę z tego, że taki prosty, zwykły aparat ze smartfona nie oddaje pewnie całego piękna i wszystkich niuansów tego miejsca. Niemniej zastanawia mnie, czy kiedy patrzymy, gdybyście znaleźli się tutaj, w tym miejscu razem ze mną, to czy patrząc na te góry, w taki sam sposób postrzegalibyśmy kolor nieba, cienie, załamania skał, czy w taki sam sposób widzielibyśmy otaczającą nas rzeczywistość? A jeżeli nie, to czym te obrazy rzeczywistości różniłyby się od siebie? Cóż byłoby w nich innego? Oczywiście w tych pięknych okolicznościach przyrody każdy znajdzie coś dla siebie. Widzicie, na niebie jest też coś dla miłośników teorii spiskowych, a mianowicie przelatujący samolot, który pozostawia za sobą smugę gazów kondensacyjnych. W nomenklaturze miłośników teorii spiskowych są to chemtrailsy, czyli substancje chemiczne rozpylane przez rządy tego świata po to, by później łatwiej kontrolować nasze umysły.